Widzimy tutaj trójkąt prostokątny, to jest trójkąt prostokątny, ponieważ jeden z jego kątów ma miarę 90 stopni, ten kąt znajduje się tutaj i naprzeciwko tego kąta znajduje się bok trójkąta, który jest specjalnym bokiem, ponieważ ten bok jest najdłuższym bokiem w trójkącie prostokątnym i ten bok ma swoją taką własną nazwę, to jest przeciwprostokątna. Zapiszemy, ponieważ to jest bardzo ważna nazwa, jeśli kiedykolwiek będę mówił przeciwprostokątna, prost to kąt na... Jeśli kiedykolwiek będę mówił przeciwprostokątna, to będę miał na myśli właśnie ten bok, który znajduje się naprzeciwko kąta prostego. I ten bok jest najdłuższym bokiem w trójkącie prostokątnym. I to, co będę chciał zrobić, to będę chciał pokazać, jaka jest zależność pomiędzy długościami boków w takim trójkącie prostokątnym. No, skoro mowa o długościach, to będę chciał sobie oznaczyć te boki w jakiś sposób, taki, że to będzie oznaczało też długości, ponieważ widzimy tutaj na razie oznaczające tych wierzchołków. To są punkty. To będzie nam potrzebne w dalszej części dowodu, czyli ten bok oznaczą sobie po prostu jako A, ten jako B, a ten jako C. I to, co będziemy chcieli teraz zrobić, to stworzyć sobie taki odcinek, nie byle jaki, tylko ten odcinek tutaj ma jeden początek, tutaj w wierzchołku C, a drugi. Gdzieś tutaj naprzeciw prostokątnej, ale tak jak już mówiłem, to nie jest przypadkowe. Nazwiemy sobie tutaj ten koniec tego odcinka jako punkt D. I ten odcinek ma być zrobiony w taki sposób, że tutaj Pana do tej przeciwprostokątnej pod kątem prostym. I widzimy nawet, że tutaj mamy kąt półpełny, on się sumuje do 180 stopni, więc te dwa kąty muszą e, mieć miarę 90 stopni. I może pojawić się pytanie, czy zawsze możemy sobie stworzyć taki odcinek. E, ja nie będę tego udowadniał, tylko pokażę w taki intuicyjny sposób, tylko chciałbym narysować ten trójkąt w troszeczkę innej formie w takiej, że położymy go sobie na przeciwprostokątnej, więc to jest nasza przeciwprostokątna O, tutaj, to tu jest kąt prosty i nazwiemy sobie odpowiednio te e, wierzchołki. Tutaj przy kącie prostym jest wierzchołek C. To jest krótszy bok, to jest krótszy bok tutaj, tutaj jest krótszy bok, więc tutaj będzie B, a tutaj A wyobraźmy sobie sytuację, gdzie stoimy tutaj sobie na wierzchołku C i spuszczamy kamień swobodnie w dół. I on będzie leciał tak po linii prostej. Ta linia prosta pada na e, linię prostą tylko że poziomą pod kątem 90 stopni. Stąd też zawsze będziemy mogli stworzyć sobie taki odcinek. I to, co będę chciał zrobić, to będę chciał pokazać, że te dwa trójkąty, które powstały właśnie w wyniku podzielenia tego dużego trójkąta są podobne do tego początkowego właśnie tego dużego trójkąta. I zaczniemy od tego mniejszego trójkąta, czyli od trójkąta ADC. Pokażę, że on jest podobny do tego dużego trójkąta AC. Nazewnictwo, w jaki sposób będę nazywał ten trójkąt za pomocą tych wierzchołków jest bardzo ważne. Musimy e, te wierzchołki dobierać mądrze, nazywając i mały trójkąt, i duży trójkąt. Wyjaśnię to za chwilę. Ale e, aby pokazać podobieństwo, skorzystam z cechy kąt-kąt, czyli będę chciał pokazać, że ten trójkąt A, D, C ma dwa kąty. O takich samych miarach jak ten duży trójkąt. Pierwszy widzimy, że tutaj jest kąt prosty przy wierzchołku D, a w dużym trójkącie kąt prosty przy wierzchołku C. Drugi kąt to jest ten kąt, który znajduje się tutaj. To jest kąt, który jest tutaj przy boku AD oraz AC w małym trójkącie, a przy boku AB i A. C, tutaj pomiędzy tymi bokami w tym dużym trójkącie i yy, ma, te dwa trójkąty mają dwa kąty takie same więc są podobne więc zapiszemy tutaj podobieństwo więc trójkąt i teraz właśnie nazywamy ten trójkąt mały teraz wychodzimy z wierzchołka A, który znajduje się przy tym kącie wspólnym, który zaznaczyliśmy tutaj, wędrujemy do kąta prostego w małym trójkącie, bo teraz ten mały opisujemy, czyli do D i lądujemy tutaj w C. Ten trójkąt jest podobny do trójkąta i tak samo będziemy chcieli robić to w tym dużym trójkącie. Startujemy w tym wierzchołku, który jest przy tym kącie wspólnym, czyli A, idziemy do wierzchołka, który jest przy kącie prostym w tym dużym trójkącie, czyli do wierzchołka C i kończymy przy wierzchołku B. I jeśli dwa trójkąty są podobne, to możemy e, skorzystać z tego, że stosunki odpowiednich boków są identyczne. Czyli najpierw zbadamy e, stosunek e, przeciwprostokątnych, tak? Jak podzielimy e, długości przeciwprostokątnych, to e, to będzie tak samo One będą miały taki sam stosunek jak inne odpowiednie boki, jak stosunek innych odpowiednich boków, tak w tych dwóch trójkątach. Ale chcemy mówić tutaj o długościach, więc chciałbym oznaczyć w jakiś sposób tutaj. Chciałbym wybrać jakiś fajny kolor. Może wybiorę po prostu biały, albo nie, niech żółty będzie. O. Widzimy, że mamy długości boku w dużym trójkącie, więc chcielibyśmy mieć w tym małym, to brakuje nam tutaj. Oznaczymy sobie tutaj od wierzchołka A do wierzchołka D oznaczymy sobie to właśnie małą literką D. I teraz popatrzmy. Stosunek przeciwprostokątnej w małym trójkącie, czyli to jest AC, czyli mam tutaj A, tutaj mam C, to jest AC. Do przeciwprostokątnej w dużym trójkącie, to jest duży trójkąt i to nam właśnie bardzo pomaga, ponieważ nazywaliśmy sobie to, te dwa trójkąty w identyczny sposób, tak samo wędrowaliśmy, to oznacza te same boki, więc mogę od razu wyciągnąć wniosek, że będę badał to A. B w taki sposób. I sprawdźmy, AB to jest przeciwprostokątna. AB to jest przeciwprostokątna w tym dużym trójkącie. Więc stosunek przeciwprostokątnej w małym trójkącie do przeciwprostokątnej w dużym trójkącie to jest to samo. I musimy zbadać e, stosunek właśnie jaki, jakiegoś boku w małym trójkącie do odpowiedniego boku w dużym trójkącie. I weźmiemy sobie w tym e, do tego O, bok AD, czyli AD, widzimy, że to jest jedno z ramion tego kąta, gdzie mamy wspólny e, kąt, czyli jedno ramię, to była ta przeciwprostokątna. Widzimy, że to było również ramię tego kąta i weźmiemy sobie drugie ramię tego kąta, to jest po prostu AD do... I teraz weźmiemy sobie te same w tym drugim trójkącie, czyli AC. No i widzimy, że tutaj mamy AC. O. I możemy teraz sobie to po prostu zamienić na e, długości, czyli to sobie zapiszemy jako a, a to zapiszemy sobie jako c. ad to było d, a ac to było a. I możemy zapisać to sobie właśnie w taki sposób, że jeśli mamy coś takiego, to są proporcje, możemy sobie wymnożyć to na krzyż, czyli mamy, że a kwadrat równa się cd. Teraz będziemy chcieli przeprowadzić podobny tok rozumowania dla tego trójkąta, który jest tutaj. Może ja zrobię w taki sposób, że zakoloruję ten trójkąt, który już tutaj rozpracowaliśmy. Teraz został nam ten trójkąt. I popatrzmy na podobnej zasadzie. Ten kąt, który znajduje się tutaj jest wspólny dla małego e, trójkąta, jak i dla dużego trójkąta i ten mały trójkąt ma kąt prosty i duży trójkąt ma kąt prosty, czyli e, pokazałem, że ten mały trójkąt jest podobny do dużego trójkąta i również będziemy chcieli zapisać to e, w sprytny sposób, czyli tak, znaczy w sprytny, w taki e, bardziej poprawny czyli trójkąt i znowu wychodzimy od tego wierzchołka, który był przy kącie wspólnym, czyli B. Idziemy do wierzchołka, który jest przy kącie prostym, czyli D i C. Opisałem tym samym mały trójkąt. Zamaluję go o tutaj. Ten trójkąt jest podobny do dużego e, trójkąta i będziemy szli właśnie w taki sam sposób, czyli wychodzimy z tego wierzchołka przy kącie wspólnym, czyli B, idziemy do kąta prostego, który jest przy wierzchołku C i zostaje nam tutaj A. I brakuje nam właśnie... E, no, będziemy mogli sobie wywnioskować, że ten bok w małym trójkącie nazwaliśmy sobie D, więc będziemy właśnie potrzebowali do badania tego stosunku, do wyznaczenia tego stosunku, yy, długości tego tutaj boku i nazwiemy sobie, że ten bok tutaj o to jest E. Może zrobię to jeszcze raz, żeby to było bardziej zrozumiałe. To jest nasze E. Trochę niewidoczne to E. O, E. I teraz znowu skorzystamy właśnie z tego, że stosunki odpowiednich boków są takie same i weźmiemy dokładnie te same boki. Dam sobie jakiś kolor. O, czyli tak. Zbadam sobie BC dokładnie w ten sam sposób. Biorę przeciwprostokątną w małym trójkącie, to jest BC do przeciwprostokątnej w dużym trójkącie, czyli BA to nie ma znaczenia, czy powiem AB, czy BA, to będzie oznaczało e, przeciwprostokątną tego dużego trójkąta. To jest to samo, co BD, czyli to jest drugie ramię. Widzimy, że e, to było jedno ramię przy tym kącie wspólnym, to jest drugie ramię przy tym kącie wspólnym i e, to jest to samo właśnie, co BD do BD to jest to ramię wspólne do BC. To jest to drugie ramię wspólne w tym dużym naszym e, trójkącie, e, który tutaj jest opisany jako ABC. Więc BD do BC. I e, możemy teraz sobie zamienić to również na długości, czyli na te małe literki, czyli to BC BC to jest nasze B, B A to jest C, to jest nasze. E, BA oznaczyliśmy to sobie jako C, a BD, BD to jest nasze E oraz BC oznaczyliśmy jako B. Znowu możemy sobie to wymnożyć na krzyż i otrzymamy B kwadrat równa się CE i to co możemy teraz zrobić, to dodać jedno do drugiego. I zapiszemy to sobie tutaj B kwadrat równa się CE. Jeśli dodamy to w ten sposób, to będziemy mieli z lewej strony a kwadrat dodać b kwadrat równa się, a tutaj c d, poprawię ten kwadrat, plus c e. I to, co możemy zrobić tutaj z prawej strony, to możemy zauważyć, że mamy wspólny czynnik. To jest nasz wspólny czynnik C oraz to. Więc wyłączymy sobie to przed nawias. Będziemy mieli c, a tutaj mamy d plus e. Ale popatrzmy, co to jest d plus e. To było nasze d, to było nasze e, a obydwa te odcinki będą miały łącznie taką samą długość jak c, więc możemy to zamienić sobie na c, czyli to jest c, czyli będziemy mieli tutaj c razy c, czyli mamy c kwadrat. I otrzymaliśmy tutaj formułę, która jest. E, twierdzeniem, które jest najbardziej popularne w całej matematyce, to jest twierdzenie Pitagorasa, zapiszemy sobie to tutaj, to jest ten związek pomiędzy tymi bokami w trójkącie prostokątnym, to jest twierdzenie Pitagorasa, Pitagorasa. I twierdzenie Pitagorasa rozwiązuje wiele problemów, i jest tak jakby podwaliną do innych działów matematyki jest bardzo ważne w matematyce i takim najczęstszym problemem który rozwiązuje się za pomocą twierdzenia Pitagorasa to jeśli mamy długości dwóch boków w trójkącie prostokątnym to możemy wyznaczyć sobie trzeci bok i to jest to nasze twierdzenie to jest ten związek który chcieliśmy pokazać to jest twierdzenie Pitagorasa. Oczywiście to twierdzenie Pitagorasa zachodzi w trójkącie prostokątnym, bo od trójkąta prostokątnego wyszliśmy i to musimy sobie zapamiętać.